Siemanko, siemanko. Dzisiaj temat BMW 520. Co ty robisz, Bleku, z tą kamerą? Ta kamera cię nie lubi chyba. Diesel. Dziś temat... Siema. BMW w tej chwili tak wygląda. Siema, hejos, dziś temat BMW 520. Posiadaczem BMW piątki jestem już pół roku, czyli czas nagrać jakiś odcinek o tym samochodzie. Jak pamiętacie, zawsze w moim garażu były BMW-ki. O, jakaś... O, Honda. Nie jakaś, ale Honda 600. Tak, w moim garażu zawsze były BMW. Muszę wam powiedzieć, że to jest... które z rzędu? To powiem wam, jest tragedia, nie? 5,96 kosztuje benzyna, nie? 6,19 kosztuje diesel. A zaraz zobaczymy na tej stacji, jak tutaj to wygląda. O, wszystko po 5,99. To już w ogóle jest. To jest stacja niemiecka Shell. Ale normalnie tutaj, powiem wam, przyjechałem i tu jest jak za komuny, nie? No pewnie, 5,99, patrzcie to. A wracając do moich BMW-ek, to pierwsza była czysta 18, potem była, no długo nią jeździłem, nie? Potem była 520, potem była szóstka. W tym czasie miałem dwie BMW-ki, bo dokupiłem 518, którą szybko sprzedałem Danielowi. To była taka do driftu. I teraz jest ta, czyli to można powiedzieć piąta BMW moja. Czyli jeżeli chodzi o jazdę, no to coś mogę o BMW-kach powiedzieć. Jeżdżę już nim pół roku, to jest rocznik 2014, 2.0 diesel. O, pasa nie zapiąłem, ale spoko, jeżdżę na takiej ulicy, dojazdówce. Pokażę wam, co przy niej zrobiłem. Poopowiadam trochę o spalaniu. Pierwszy serwis już właściwie zrobiłem po pół roku. Dokładnie półtora tygodnia temu, czyli wszystkie filtry, olej. No po prostu wszystko. Koszt wymiany oleju i filtrów to jest 780 zł. Opony mam nowe założone, bo jak kupiłem, to poprzedni właściciel już założył. Co jeszcze? Mam... po szóstce opony z felgami zimówki, czyli to wszystko będzie pasowało, są takie same felgi jak do szóstki, czyli temat rozwiązany, czyli te opony, no w sumie mają ile? To są grudniowe, w grudniu będą miały rok. No i poopowiadam wam też o spalaniu, bo co tydzień jeżdżę, robię około 1000 km tygodniowo, czyli to wszystko mam obcykane. Muszę wam powiedzieć, że zrobiłem 820 km, a jaki zasięg mam? Zasięg mam jeszcze na 300 i można powiedzieć, że on jest taki bardzo zbliżony, czyli można zawierzyć temu, co tutaj komputer pokazuje, czyli powinienem zrobić 1100 km na pełnym baku, 65 litrów wchodzi, czyli tak samo jak do szóstki. BMW w swoim życiu no trochę miałem, powiem wam, miałem 5 BMW, zacząłem w roku 90, była od 318 zacząłem, biała, ospoilerowana, no 160 wyciągała tylko, nie? No to taka moja pierwsza bejca była. Dyfrem coś, wiecie, coś było słychać przy tej prędkości, już się nie rozpędzałem więcej. Po prostu no buczało, nie? No wiadomo, no stara BMW. Zaraz ta po rekinku, 80 to był szósty rok produkcji. Czyli taka 12-letnia. Potem w 89 zaraz kupiłem 520, no to już był fajny samochód, bo już tam 230 leciał. Spalanie
powiem wam, wtedy na to nie patrzyłem, nie? Jakoś to paliwo teraz, kocioł się zrobił z tym paliwem. Paliwa brakuje, no słyszę teraz tutaj w radiu, nie? No cyrki z tym paliwem się takie dzieją, że szok. W ogóle poopowiadam wam trochę o tej BMW, co przy niej porobiłem z tym spalaniem. Ale dobra, wrócę do tej 520, nie? No z tego samochodu byłem bardzo zadowolony, długo jeździłem. Nawet tapicerkę tam zmieniałem, bo już była wylochrana, welurowa. No co, można powiedzieć, samochód bezproblemowy oprócz zawieszenia, bo po prostu miałem tą 520 obniżoną, to była koloru taki bordo metalik, perła metalik, no. Szyberdach, czy to miało? Nie pamiętam, pierwsza była z szyberdachem. Ta nie miała, nie, piątka nie miała szyberdachu. No i to był taki już samochód, powiem wam, no ta piątka była takiego szóstka, to była elastyczny bardzo silnik, nie, w porównaniu z czwórką, no to po prostu to zupełnie inna praca silnika i bardzo fajnie się tym jeździło, jak helikopterem. No i przyszedł czas na zmiany i pojeździłem trochę Nissanem Navarą. No i zaraz potem wróciłem do BMW, czyli kupiłem szóstkę. Z szóstki byłem bardzo zadowolony. Jaka jest różnica między szóstką a tą piątką? No nagłośnienie, to jest pierwsza sprawa, nie? Zupełnie inna bajka, nagłośnienie. Trzymanie boczne, wiele więcej systemów, chociaż była starsza, 2005 rok produkcji była ta szóstka. No bardzo elastyczny silnik. V8, no przyspieszenie, to tamto. Jedyny minus to po prostu było spalanie. No i stwierdziłem, jeżeli tutaj ja mam za paliwo płacić od, nie wiem, 7 do 8 zł, paliło to latem 30 litrów pod moją nogą, zimą jeszcze więcej. No nie było sensu trzymać tego samochodu po prostu dłużej, a trzeba mieć samochód, który po prostu będzie ekonomiczny. Nie będę państwu PiS-u oddawał moje wynagrodzenia w postaci bonusu, tak, i lauto paliwo, nie, i no nie wiem, no po prostu tego paliwa no mnóstwo szło, no uwierzcie mi, dużo pieniędzy, nie. I mówiłem, musi być coś ekonomicznego. Jeszcze może powiem, jakie różnice są między jednym a drugim, między tą piątką a szóstką. Trzymanie boczne, no w zakrętach, w ogóle jedzie się autostradą, przypuśćmy piątką, nie? Lekko ruszę kierownicą, już czuję bujanie, nie? Tam nie było takiego efektu, tam po prostu był system, który trzymał to. W ogóle w zakrętach, przy przyspieszaniu, no po prostu ten samochód tam był przyklejony do asfaltu. Jeżeli chodzi o elastyczność piątki, powiem wam, jak na diesla czwórkę, jest to dopracowane, ona ile wyciągnie tam, maksymalnie 220. 220, tyle to leci, nie chcę więcej to już lecieć, nie? Ale to starczy, to już zupełnie starczy. Jeżeli w tryb sportowy przełączę, no jest lekki taki pazur, jak na 2.0 diesla nie jest źle. A spalanie to jest po prostu, powiem wam, jestem zadowolony tak z tego spalania. Jadąc 200 niemiecką autostradą przez 3/4 autostrady, spalanie jest 7.2. To jest po prostu rewela, nie? Nie ma tu żadnego chipowania, po prostu tak jak kupiłem, tak ten silnik jest, nie wiem, ma 180 koni, czy 184, tam, tak, 184 chyba konie, jak nie, no to mnie poprawcie. Automat, rewelka, i szóstka, i ta piątka, to jest skrzynia automat, tamta była chyba 6-stopniowa, tu jest 7-stopniowa, no to jest elastyczność jazdy i mówię, tu ten tryb sport, mam tutaj 3 tryby, tryb sport, eko i taki standard, nie, czyli po prostu wygodny. Jaka jeszcze jest różnica? No na przykład w BMW po prostu pół obrotu kierownicy, cały skręt kół był, no tutaj no trzeba się trochę namachać tą kierownicą. Wygoda, no wygodna jest piątka, nie? No to jest naprawdę, to no można powiedzieć limuzyna. Subwoofery w szóstce, na przykład jeżeli chodzi o nagłośnienie, były w podłogach pod siedzeniami, dwa subwoofery, a tutaj zauważyłem, że jest
Wiecie co? Tutaj jest subwoofer 1 i gdzie coś jeszcze basowego, nie wiem czy pod siedzeniami coś jest, nie sprawdzałem. No i w ogóle tu jest taka no fajna linia tapicerka, kierownica, nie? To by można było tutaj zmienić, nie? Widziałem takie bardziej kanciate tutaj te środki, takie wyprofilowane, czyli nie ma tego owalu tutaj, o coś takiego Daniel do swojej trójki to wrzucił. No mogłaby być koloru czarnego, ale stwierdziłem, że jednak srebrny no ładnie bije po oczach. Dodatki czarnego, no to zaraz wam pokażę co porobiłem, żeby trochę lepiej wyglądała, bo jak kupiłem to mi się strasznie to nie podobało. Oczywiście przeoszczędziłem, no to też wam powiem w jaki sposób przeoszczędziłem właśnie na malowaniu na przykład felg, bo sam to zrobiłem. No co jeszcze, no trzy osoby wygodnie sobie pojadą z tyłu. No może nie trzy, dwie pojadą wygodnie. W ogóle no więcej miejsca, duży bagażnik, wiadomo, jeżeli ja robię jakieś tam wyjazdy, a potrzebuję się zapakować, no to ten samochód naprawdę jest komfortowy. No i przede wszystkim tutaj mam cały dach otwierany. Panorama. Aż ta szyba idzie tam na stronę pasażera. No i cały dach otwierany. To w szóstce tak nie miałem, bo w szóstce tylko był uchylny. No dużo schowków. Tam, no tutaj na kubki. No, powiem wam uczciwie i szczerze, że oprócz tego, że tam przerysowałem, to też wam pokażę i oprócz tego, że tutaj jest fotel trochę uszkodzony od wysiadania, po prostu ten Niemiec był duży i obcierało siedzenie. Panorama. A zamiata też z kołami, no. Też można trochę się pobawić, ale tylko trochę. Ale z tym paliwem powiem wam, no taki jaja tutaj się dzieją, że szok. Cyk. No i co? To jest jedyna BMW, w której mam hak. Nie, w piątce miałem też hak, ale nigdy nie woziłem. Nie. Tak, w piątce miałem hak. Tamtej, 520. Ta 520 miała chyba ze 150-160 koni. Też szła ostro. Normalnie mówię wam, jak helikopterem. Nie wiem, czy kamera pokaże. Zrobiłem teraz 812 km. Mam zasięgu jeszcze prawie 300. Paliwa jeszcze jest dosyć sporo, słuchajcie. Wiem po tym samochodzie, jak jest tyle paliwa, to można dużo kilometrów zrobić. Przełączę teraz w tryb eko i tutaj zegar pokazuje, ile nadrobiłem przez te 812 km, które zrobiłem. Na plusie zrobiłem 229 km. To są naprawdę bardzo duże oszczędności, czyli muszę wam powiedzieć, że tą trasę, którą zrobiłem do Berlina i z powrotem, spalanie wyszło na poziomie minus 6 litrów na 100. A może jakby to dokładnie sprawdzić, no w tej chwili komputer, bo ja różnie jadę, wiecie, no nie jadę tylko 130, czasami jadę więcej, uśrednia to wszystko, ale myślę, że około 5,5. Nie wiem, po prostu komputer bzdury pokazuje normalnie, a nie wiem. Komputer prawdy ci nie powie, nie? BMW w tej chwili tak wygląda. Kto ją widział wcześniej, no na pewno zobaczy różnicę. Felgi czarne, które sam malowałem. Ta dwururka jakoś to wygląda. Szyby przyciemnione. No tak to wygląda. Taka, jakby to wam powiedzieć, jeżeli chodzi o koła, słuchajcie, no sam to malowałem, ale jak się za dużo da tej gumy, gumą to malowałem, tak, czarną gumą, została mi tam od czegoś i teraz po prostu ciągle muszę to poprawiać, nie, tam gdzie jest za dużo, to przy szybkiej jeździe po prostu to odchodzi. No i malowałem to na, tak, z oponami, nie, tutaj mam taki patent, wkładam tu kartki papieru, tak samo tam od środka
żeby nie malować tarcz i tego wszystkiego, i idzie to pomalować. Czyli widzicie, tu mam znowu robotę, nie? Tam, gdzie jest po prostu tej farby za dużo, gdzie się napsikało za dużo, ona po prostu odchodzi. Tam, gdzie jest delikatnie, to wszystko ładnie trzyma. Czyli nie ma co za dużo tego dawać. No tutaj już było pierwsze obtarcie. Nie zmieściłem się w pierwszy dzień w bramę. No i te przyciemniane szyby, nie? No to jest naprawdę... Od razu ten samochód wygląda inaczej. Wcześniej wyglądało po prostu jak autobus. Można by było jeszcze się pobawić i na przykład te srebrne tutaj też jakoś tam, nie wiem, zamaskować. Dać czarny kolor, to by to jeszcze lepiej wyglądało. O, bagażnik to jest tutaj naprawdę bardzo duży. Większy jest w Fordzie oczywiście. Pełno much, nawet jak już tak się chłodniej zrobi, przyklejają się przy dużej prędkości na autobanie. No i reflektory tu, lampy to są po prostu rewelacja, nie? W szóstce miałem dobre lampy, nie? Ale tu to jest po prostu, no, rewelka, nie? No to są akurat dzienne światła. Tak one się prezentują. Ale w ogóle czy jest mgła, czy nie wiem, no, deszcz. No te lampy są po prostu rewelacyjne, nie? Przyczepka, tylko przyczepkę muszę kupić. Na razie jeszcze przyczepki nie mam, nie? Ale spoko, można to naprawić i kupić. Ale przyczepkę kupimy z Tomkiem na spółkę. Powiem wam, kupimy przyczepkę na dwa kłady i motocykl, nie? Tak, żeby chociaż Kubie wziąć 250 i Tomek, żeby cebulę zapakował i tam z boku zaraz betę, nie? A powiem wam, że już brakuje mi tych wyjazdów, ale jesienią będzie się lepiej jeździć. No tak, ja na leżąco jeżdżę. No nie wiem, no lubię. Fajny efekt jest wieczorem, bo tutaj ma podświetlane klamki. Nie wiem, to jakiś taki pakiet jest. Mi to akurat by nie było potrzebne. A, jeszcze, wiecie co, jeszcze grilla też zrobiłem gumą. No to tutaj od kamieni, od robali, ale raczej mi się wydaje, że od kamieni, kamyszków po prostu no będzie to schodziło, nie? Lepsze rozwiązanie to by było dać tutaj, w ogóle dać gościowi, żeby to okleił folią. Folia jest bardzo wytrzymała. No i co, no relingi, zawsze można coś tutaj, nie wiem, czy do wożenia roweru. Oczywiście to spalanie by było wtedy większe. Można to kupić. Wiecie co, ja nawet sprawdzę, bo ja powinienem mieć takie relingi. Muszę sprawdzić. Kiedyś takie miałem. Może by pasowały. Wiecie co, bym sobie rower woził. W ogóle ten rower to bym musiał kupić, bo ja rowera nie mam. Tomek wozi ze sobą rower i po Berlinie jeździ rowerem. No niestety, komuś się spodobały i nie ma. Ale to nic, można kupić. No w ogóle tak się zastanawiam, nie? Żeby po prostu kupić rower. Ale wiecie co, taki duży mam bagażnik, że powinien wejść. No słuchajcie, no co, no wszystko o tym BMW, co by mogło być lepsze. Trakcja, czyli trzymanie boczne, jedynie to, co jeszcze. Nagłośnienie trochę lepsze, można sobie zamówić, nie? Być może, że kiedyś zainwestuję po prostu w dobre nagłośnienie tego sprzętu. W tej chwili, no nie chcę puszczać, bo zaraz zablokują ten film, że znowu... chociaż nie, mam swoje nagranie, poczekajcie chwilę. Nagłośnienie w tej BMW. Mój utwór, żeby nie było, że... 2022! No to jedziemy. Tylko ja i dwa puka. Znowu jadę sobie gdzieś. Zawsze tylko na puka. Zawsze tylko wypatruj miejsca, w którym znaleźć się chcesz. Otwieram garaż, odpalam maszynę, wbijam na asfalt, po prostu płynę. Jak statkiem po morzu, lecę na trasie. Czuję się wolny, lubię ten zasięg. No i słuchajcie, subwoofery, tak jak mówiłem, to jest tutaj gdzieś koło tej lampy, koło lusterka przy dachu. I co jeszcze w tej BMW jest fajne? Po prostu duże baterie, nie? Duże akumulatory, które po prostu przy hamowaniu są doładowywane za każdym razem, czyli nawet jak tutaj potrzeba dużo prądu na głośną muzykę, to nie robi wrażenia dla tej bryki, nie? Czuję, że życie
W szóstce, przy głośnym graniu i przy piątce tamtej 520, no to akumulatory siadały jak muchy. W tamtej szóstce ile? 3 akumulatory poszły. Tylko ja. Tak. Tylko ja i 2 kółka. W tamtej piątce to nie naliczę, bo tam miałem dodatkowy wzmacniacz, subwoofer, taki tuningowy kolektor do regulacji, że do podbijania basu. No i w ogóle, a ten utwór, no słabo tu jest podbity, nie? Ja słucham francuskiego rapu, gdzie po prostu to z wyszukanych stron pobierałem tą muzykę i tam jest bardzo podbity bas. Ale mówię, ze względów, że zaraz zablokują ten film, to no, nie puszczę wam tam tej muzyki. Ale zrobię kiedyś odcinek właśnie z taką muzą Rap Franchise, lata poczynając od 90, kończąc maksymalnie na 2012. Komu się będzie chciało, może sobie w YouTube poszukać. Mam nadzieję, że jeszcze te utwory gdzieś tam są. No i ogólnie co, no z BM-ki jestem zadowolony przede wszystkim, że są oszczędności na paliwie. To jest dla mnie najważniejsze, żeby po prostu tutaj w państwie PiS nie zostawiać im nie wiadomo ile pieniędzy, dosyć się nas zostawiałem, po prostu oszukali nas na wszystkim. No i tyle, no. Na paliwie, na prądzie, na kredytach, na po prostu oszukali na wszystkim, no. I tyle wam powiem. A kto nie wierzy, no to niech sobie przeanalizuje to wszystko i zobaczy, nie? Jak było paliwo po 10 zł, było po 5, nie? Czy tam poniżej 4 zł, koło 4 zł było, podwyższyli na 10 i wszyscy się cieszyli, że kosztuje 8. No to jest taka manipulacja. Podwyższyli prąd od nowego roku 130%. Teraz wysyłają ludziom, co dużo płacą, że obniżkę dostaną 120 zł. No, jak w komunie po prostu się czuję. Także... mówię wam, przeanalizujcie to wszystko, co się dzieje. No. No dobra. To co, ja grzeję laki. To jeszcze ogram jak ten, jak BM-ka startuje. Nie no i rewelacji tu nie będzie, nie? To co, nara, hejos.